Siemanko wszystkim, witam was, moi drodzy, serdecznie, z tej strony Juken. Przed wami 31 odcinek z Farming Simulatora 22, z pierwszej serii, w której, no, 30 odcinków temu zaczynałem swoją przygodę z farmingiem. Dzisiaj, moi drodzy, zajmiemy się w końcu długo oczekiwanymi winogronami, ponieważ są gotowe do zbioru. O, właśnie tutaj. No właśnie, moi drodzy, tu już są, jest cztery rządki, są niestety zebrane, ponieważ zacząłem nagrywać odcinek i mi się nie zapisało to nagranie, dlatego muszę całkowicie jeszcze raz od nowa, no ale myślę, że mi wybaczycie. Czasem tak bywa, że technologia coś tam zawiedzie. W każdym razie mamy winogrona gotowe do zbioru. Mamy oliwki gotowe do zbioru i to będzie nasz temat przewodni. Zobaczymy, ile uda nam się zebrać. No właśnie, i w tym nagraniu, które się nam nie zapisało, wyszło na to, że w jakiś dziwny sposób nie jestem w stanie wyładować z tego kombajnu tych winogron i musiałem kupić taki silos, do którego będę to wyładowywał, przy czym myślę, że ten silos jest tak ładny, bo taki zabytkowy, więc to, że on sobie stoi tutaj niedaleko domu, nawet go tam za bardzo nie widać, a widać go troszkę. Taki fajny, z dachówkami, starodawny, więc myślę, że klimatycznie pasuje. Sprawdzimy sobie tylko jeszcze jedną rzecz. No i oczywiście w nawiązaniu do poprzedniego odcinka, moi drodzy, muszę wam szybko pokazać jedną rzecz również, bo staram się wam zawsze tutaj relacje takie dawać. Chciałem tylko sprawdzić, czy te winogrona ewentualnie będziemy mogli tu zapakować, bo przyczepa na pewno jest dobra, widzowie. To nie jest tak, że nie. R. Pszenica nie mamy. Jęczmień, owiec, rzepak, sorgo, winogrona. Dobrze, czyli moglibyśmy. To wstecz. Dobra, dobra, nie chcemy ładować. Nie chcemy ładować. Chciałem tylko sprawdzić, czy można. Dobra, to cofnijmy, tylko sobie w auto nie uszkodźmy naszego kochanego, wspaniałego. Jakieś tam BM-ki. Dobra, to ten ciągnik może w tym momencie tu na boku stać, żeby nam nie przeszkadzał. To słuchajcie, moi drodzy, już wam pokazuję to, co wam na szybko miałem pokazać, bo w poprzednim odcinku zajmowaliśmy się... O, sarny latają znowu. Zajmowaliśmy się pszenicą. No nie dlatego, żeby mi się jakoś tam nudziło, a między innymi dlatego, że po prostu potrzebowaliśmy pszenicę, z której wyprodukujemy mąkę do naszych fabryk, konkretnie do pizzerii, do bodajże restauracji, tak, do fabryki ciastek, do piekarni, no masę tej mąki potrzebujemy. No i niestety z tej pszenicy, które no, tych tutaj trzech pól, które no nie należą do zbyt dużych, zebraliśmy, no myślę, że będzie tej mąki około 100 tysięcy litrów, bo zebraliśmy tam może 110 tysięcy litrów samej pszenicy, ale mamy dwie pieczenie na jednym ogniu, słuchajcie, upieczone, bo mamy no jedną słomę, która no nie podniosę tego, bo zbyt ciężkie, 9000 litrów, ale to już zajmiemy się w następnym odcinku, w którym no myślę, że dam wam taką, możecie sobie sami po prostu na razie zerknąć wzrokiem, ile jest tych bel i ja myślę, że będzie tak na oko, patrząc, że będzie około 200 tysięcy litrów słomy. Także bardzo fajnie, przyda nam się ona do krówek, przyda nam się do koni. I na pewno w temat no, pszenicy będziemy musieli siłą rzeczy gdzieś tam wrócić, pomyśleć, jak to zoptymalizować, żeby mogli to pracownicy również robić, no bo ja się przecież nie rozdwoję. No tu już kombajn mam zaparkowany właśnie w tej części, właśnie dlatego, że no już mówię, część już przejechałem, cztery rządki, więc jedno zrobię z wami. No, dziwny jest o tyle ten kombajn, że nie rozumiem. Nie rozumiem tego, dlaczego nie można z niego na przyczepę rozładować. Tak jak w kombajnie... Piąty rządek, czyli ten. W kombajnie tamtym, no na przykład do zboża było wystaw rurę czy coś i się robiło. Tutaj nie ma żadnej takiej opcji. I to mnie bardzo się nie podoba. Mówię, cały czas uważam, że farming jest grą, która jest totalnie nieintuicyjna. Tu po prostu coś musisz wiedzieć, jak coś zrobić. I dlatego mnie to mocno pcha do tego, aby dla osób, które zaczynają z farmingiem, zacząć takie porady nagrywać. To już ta seria się niebawem, moi drodzy, pojawi. Dlatego, że do wielu rzeczy ja tutaj musiałem dochodzić sam. Również niektóre rzeczy wy mi pisaliście w komentarzach. I wiele rzeczy nie jest po prostu oczywistych. I tak jak powiedzmy, sadzenie tych winogron nie sprawiło mi problemu. Chociaż od razu... Też to już wam mówiłem chyba w poprzednim odcinku, że te wszystkie winogrona były tutaj posadzone na nowo przeze mnie, dokładnie, żeby były równiutko i zobaczcie, mogę sobie jechać i nie muszę skręcać i po prostu ta maszyna jedzie. Mógłbym sobie w tym czasie, nie wiem, kawę pić i nie patrzeć.
bo są wszystkie idealnie w rządkach posadzone. Masę czasu na to, słuchajcie, poświęciłem. Natomiast ma to swoje plusy. No raz posadzone już jest konkretnie, nie? Natomiast no winogrona same nie sprawiły mi problemu, natomiast no ten kombajn już mnie zastanawia, dlaczego nie można z niego rozładować do na przyczepę. Dlaczego, bo jakby no przez to ten silos tu wybudowałem, żeby do niego to zrzucać i potem wszystko razem ciach na przyczepę. Natomiast wygodniej byłoby mi na pewno tutaj ładować to na przyczepę, a nie mieć tutaj silosu koło domu, aczkolwiek ten silos, tak jak mówię, jest na tyle ładny, taki zabytkowy, że akurat siłą rzeczy silos nam się stał tutaj, widzowie, ozdobą. Dobra, jeszcze jedną rundkę zrobimy, przecież nie będziemy cały odcinek oczywiście robili, ja to też będę pauzować. Minusem tego, moi drodzy, jest to, bo tu chciałem sprawdzić i też wam pokażę, zobaczcie, wciskając H, no niestety, nie zatrudnimy do zbierania winogron pracownika. I to mnie martwi, bo to już mi daje do myślenia, że te wszystkie rzędy, które ja tutaj nasadziłem tych winogron, będę musiał sam obrobić. Dokładnie sam, bez niczyjej pomocy. Co gorsza, również tam jest ta maszyna na traktorze, zresztą wam zaraz pokażę, możemy przetestować ją, jeden rządek. Bo jest ta maszyna, bo te winogrona trzeba przyciąć po zebraniu, tak? No i również tą maszyną będę musiał sam jeździć i sam przycinać, bo również do tego pracownika zatrudnić nie można. Także to jest ogromny minus, bo według mnie no, algorytmowo to jest rzecz banalna, rzecz prosta, gdzie ten pracownik jedzie sobie tylko na wprost. Już nawet byłbym w stanie zrozumieć, żeby, nie wiem, on nie dał rady zawrócić czy coś i trzeba by go na nowo. Chociaż to jest prosty algorytm i nie rozumiem, dlaczego nie można tutaj pracownika zatrudnić. Bo jak mu ustawimy przejedź, to pewnie wyłączy kombajn i przejedzie, wiecie, no to jakby bez sensu. Już nie chcę tak kombinować. Mnie to czasami naprawdę w farmingu takie proste rzeczy denerwują. Bo słuchajcie, no argument jest bardzo prosty. Żeby było jasne, widzowie, jestem ostatnią osobą, która by lubiła narzekać. Wręcz można powiedzieć, że no gardzę narzekaniem, tak? I na świat patrzę pozytywnie i na wszystkie rzeczy staram się patrzeć pozytywnie. Natomiast no jeśli farming ma pewne niedoskonałości, no to moje mówienie, co myślę, nie jest narzekaniem, tylko jest po prostu konstruktywną krytyką. Co mnie się nie podoba jako osobie, która no praktycznie zaczynała i ja nadal uważam siebie za początkującego, bo jeszcze wielu rzeczy przecież nie wiem, bo nie robiłem, ale jest to kompletnie, a już mamy 1000%, no i właśnie, znaczy 1000, 100%, już musimy się wyładować, no dobra, to będziemy pamiętali, że to był pierwszy z tych dłuższych, to najwyżej się, no, także ja tutaj dosyć ładnie to zrobiłem, jeśli chodzi o o te rzędy, tylko teraz tak do mnie dociera, że będę musiał to wszystko sam obrabiać. I to już, słuchajcie, jest to, co mi sens powiek troszkę zmywa, dlatego że zobaczcie, no mamy konie, mamy krowy, mamy owce, mamy kury. Te zwierzęta trzeba karmić, trzeba odbierać mleko, jaja, żeby dostarczać do innych, no bo niestety nie da się tego automatycznie ustawić, tak jak, nie wiem, w fabryce czekolady możecie ustawić, żeby ta czekolada, załóżmy, się sprzedawała sama automatycznie bez waszego udziału. Czy możecie ustawić, żeby dystrybucja była do jakiegoś zakładu, to jest jeszcze spoko. Natomiast w momencie, w przypadku na przykład no, mleka, nie możecie ustawić, żeby ono się dystrybuowało same do któregoś z zakładów. Przykre, ale niestety, widzowie, prawdziwe. I nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić, nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób zmienić. Szkoda. Może dlatego, słuchajcie, się tak nie da, bo ta przyczepa jest za wysoka, ale no, z drugiej strony ona ma napisane winogrona. Może tamta przyczepka jest niższa i dlatego do tamtej da się skipować. Natomiast jakby nie będziemy się tym, słuchajcie, tutaj teraz też rozwodzili. Będę zwoził to do silosu, ja sobie jak widzicie zawsze poradzę. Włącz sekator, tak? No i co? I tym po prostu będziemy jechać. Aha, to się tak jedzie. A, to się... No dobra, dobra, dobra. Ale ten sekator nic nie robi. Widzowie. On coś ścina?
Tak dla mnie ten sekator nic nie ścina. Przejadę ten jeden rządek i zobaczę, czy coś tam się zmieniło, ale jak dla mnie to ten sekator nic nie robi. Bo tak sobie właśnie myślałem, a co gdybym tych winogron nie obcinał? Opuść, aha, bo trzeba go... A, widzicie. Dobra. Ale też nic nie ścina. No zobaczcie, no niby jedziemy, a on i tak nic nie ścina. I też mamy ten komfort, jak widzicie, widzowie, że sobie jedziemy prosto, bo zrobiłem to na równi i tutaj nie, nic nas nie będzie blokowało, nie? Natomiast nie wiem, co ja źle zrobiłem. No rozłóż, no zrobiłem rozłóż. Zawsze się rozkłada do jakiejś pracy, nigdy się nie składa. No co, mam go złożyć? On złożony ma jechać? Czekajcie, zobaczymy. Teraz, no jakby widzicie, no jakby kupiłem maszynę, która nic nie daje i jakby nie jest w ogóle tutaj powiedziane. No zobaczmy, czy jakby nie różni się to winogrono. Nawiezienie 3% należy do ciebie. No i to tyle, co mi pisze na temat winogron, a tutaj nawiezienie 0% należy do ciebie. No niczym się nie różnią te winogrona. Te niczym się nie różnią od tych. Nie wiem, nie widzę jakiejś różnicy. No możemy spróbować na złożonym sekatorze, natomiast no mi się wydaje, że powinien być rozłożony, nie? No jak mam i teraz co? Włącz, no teraz mi się nie, no i właśnie, i teraz mi się nie będzie chciał włączyć. No to bez sensu to jest. Widzowie, no to jest totalnie bez sensu. No to jak mam te pędy obcinać, jak? Może to jakiś czas musi minąć, może to się obcina, słuchajcie, przed następnym, nie wiem, tak zwanym zasiewem, nie? Dobra, spróbujmy jeszcze te oliwki przelecieć. Ja wam oczywiście w następnym odcinku pokażę, jakie mam tutaj plony, no nie będziemy tutaj, wiecie, się tak aż na długość z tymi odcinkami bawić, więc jeśli będą niektóre krótsze, to też dobrze, bo tam, gdzie trzeba coś więcej pokazać, tam będziemy robili dłuższe odcinki, a tutaj jakby to też nie ma potrzeby, no ile ten odcinek miałby trwać. No jakby wszystko, cały mechanizm, słuchajcie, mój działania będzie identyczny, no tak, będę jeździł i będę ścinał, czy to oliwki, czy winogrona. Nie mam wyjścia, muszę to zrobić. Jak to z oliwkami wygląda? Dobra, zbiera. Zobaczmy, ile z takiego jednego rzędu będziemy mieli litrów oliwek. Oliwki są nam potrzebne jako oliwa z oliwek, do pizzy w szczególności. Więc, a nie mamy przetwórstwa żadnego na oliwki. To olejarnia chyba musi być. Dobra, to się wybuduje, nie pomyślałem. To akurat o to się, widzowie, nie martwię. Tu się też jakichś cudów, jeśli chodzi o litry, nie spodziewałbym, no bo ten rząd nie jest zbyt długi, no ale tak 400-500 litrów, czyli dwa rzędy to będzie 1000 litrów chyba, tak? Też zobaczymy, czy można z tym do silosu pojechać. To jest jedyna opcja, jaką ja w tej chwili, słuchajcie, widzę, żeby z tymi towarami wszystkimi jeździć do silosu. Tak, i z silosu później już zawozić gdzie trzeba. Myślę, że ten silos jest dobrym tutaj pomysłem. A, muszę cofnąć. Jak krzywo się ustawiłem, to tak się nie da. Niestety, widzowie. Chyba, że teraz? Dupa Jasia. Nie da się, bo krzywo jest. To jest niestety minus, że trzeba ten kombajn bardzo równo ustawić, a to tutaj też nie brałem, słuchajcie, aż tak pod uwagę, że tutaj jest trochę mało miejsca. No, troszkę sobie tutaj, widzowie, mało miejsca zapewniłem. Teraz się uda? Może się uda na wprost. Dobra, spróbujmy. Wszystkie rzędy, no jest ten plus zdecydowany, że wszystkie rzędy są równo i my tu nie musimy się, słuchajcie, o nic martwić. Nie musimy, jak widzicie, o, za bardzo skręcać. No teraz akurat niepotrzebnie skręciłem. Natomiast nie musimy się o nic martwić, po prostu jedziemy na wprost i tyle, tak? Te rzędy naprawdę są
są równo zrobione. O, jak to fajnie wygląda, słuchajcie, z tej perspektywy. Bardzo fajnie to wygląda. No, także 1000 litrów, no. No i też pewnie do przyczepy nie da się zładować i będziemy musieli to zładować do silosu. A zobaczmy, już zapełnijmy to na fulla. Trzeci rządek, tylko właśnie, jedno co mnie tutaj na pewno już daje do myślenia, że będę musiał pamiętać, widzowie, przy zbiorach, będę musiał pamiętać, w którym rządku jakby no skończyłem. Wiadomo, że w przypadku, no chyba oliwek też, no bo to widać. Nie wiem, czy w oliwkach tak to wygląda, no w winogronach no to widać, bo zawsze możemy podejść do tego krzaka i widzimy, że no nie wiem, no jeżeli jest na przykład owoc, a tutaj nie, w oliwkach nie widzę specjalnie, wam powiem szczerze, różnicy, żeby te drzewa się różniły, te z prawej od tych z lewej. Nie, dobra, bo tu są oliwki, są takie kuleczki, a tutaj tych oliwek nie ma. Dobra, czyli się różnią, okej. Okay. Czyli jak po prostu podejdziemy do drzewa, no to będziemy widzieli, że... Bo tu niestety nie jest napisane, że one są zebrane. Ewentualnie na mapie można sprawdzić, gdzie jest zebrane, ale to wiecie, no mapa wam nie powie, który to jest rządek. Więc to jakby ma się nijak. No tutaj jakby ten teren nie jest zbyt duży, więc też tak posadziłem te oliwki, jak mi możliwości dawały. Wolałbym osobiście, słuchajcie, takie rzędy dłuższe. Tu? Dobra, tak tu. Wolałbym, żeby te rzędy były dłuższe, żeby tak nie kręcić co chwilę, no ale tutaj też, no dobra, da się to zbierać, tylko że też powiem wam szczerze, że raczej to będzie rzecz bardzo czasochłonna. Tak czasu realnego to ja widzę 2 godziny, no plus jest taki, że jeżeli to mamy równo zrobione, no teraz akurat skręciłem. Ja tu mogę, nie wiem, sobie herbatkę popijać i w międzyczasie i jakby jechać, tak? A nie muszę tak, tylko to zawrócenie jest no takie dosyć wymagające od nas jakiejś uwagi, a cała reszta, no to jedziesz po prostu na wprost. Natomiast troszkę żmudne zajęcie i kurczę, jakbym tak raz do roku miał... No nie wiem, ja tak jakby teraz mówię swoje zdanie, tak? Swoje odczucia, no bo na tym ta seria polega, że tak jak, nie wiem, koszenie zboża nie jest dla mnie rzeczą żmudną, bo nie wiem, może nie umiem wam powiedzieć dlaczego. Jeżdżenie kombajnem do zboża jest dla mnie w miarę ciekawe i nie jest rzeczą żmudną, tak? No, tą czynność uważam za... Tu? Tu. Tą czynność uważam za trochę żmudną, nie? Może dlatego, że jesteśmy, słuchajcie, ograniczeni do toru jazdy, nie? No bo kombajnem to idzie to szybciej, no bo ja mogę zboże sobie kosić, nie wiem, dookoła pole objechać, tak jak mi się podoba, mogę sobie kosić. A tutaj jestem ograniczony co do konkretnego toru jazdy i tyle. Może dlatego to jest dla mnie bardziej takie żmudne. Natomiast tak teraz licząc, jeśli załóżmy, obrobiłem 4 rzędy winogron, te dłuższe, i zapełniłem kombajn, no tu będzie trochę więcej tych rządków, tych oliwek, no bo to one są mniejsze, to tak bym musiał, jak się zastanawiam teraz, ile, znaczy na pewno 1000, tak, no bo wiadomo, że w kombajnie i tak już jest 1000, ale 2700, ale zastanawiam się, ile 1000 tych tutaj zebrane. Widzicie? Tutaj jest zebrane, tu nie. Czyli tu musimy jechać. Tam, na prawo. Tu. Nie tu. Tylko tu. Ale to nawet widać, że one się różnią kolorami. Widzicie? Te, gdzie są owoce, są bardziej takie brązowe. Chyba. A te, gdzie są zebrane, już są takie o. Widzicie? Tu musimy jechać. Nie wjadę tak. Kurde, bo źle zrobiłem. Dobra, bo mam taką rozkminę. Ile tysięcy, znaczy dziesiątek tysięcy, mam nadzieję, tak? Tu.
tych oliwek czy winogron nazbieramy i zaraz możemy zobaczyć jeszcze zakłady produkcyjne, znaczy te, które mamy, bo olejarni nie posiadamy, ale możemy zobaczyć zakłady produkcyjne, jak to wygląda w praktyce, bo ja już staram się, wiecie, to wizualizować dalej, tak? No bo wiadomo, winogrona zbieramy po to, żeby były rodzynki. Ale zobaczymy, jak wygląda przetwórstwo winogron na soki. No i co za tym idzie, musimy zobaczyć cenę tych soków. No i to będzie może dla mnie takim głównym wyznacznikiem, czy opłaca mi się jeździć między tymi winogronami, bo również ktoś z was mógłby powiedzieć, i pewnie by to zrobił słusznie, i tu byście mieli rację, widzowie, to jest w sumie prawda. Teraz mnie naszło. Teraz się bije w pierś, widzowie. Bo zobaczcie, jeśli ja posadziłem 1000 drzew, prawda, na samym początku praktycznie serii, no to robiłem w międzyczasie inne rzeczy, no plus taki, że drzewa nie masz określonego czasu, w jakim je musisz ściąć. No tutaj na zbiory, no to mamy ten czas bardzo określony, w sensie, że żeby nie zmieniła się doba. Natomiast no też cały czas te drzewa ciąłem, aż w końcu no miałem taki, mam taki zapas, że sobie z tego żyję. I teraz tak się zastanawiam, czy właśnie w podobny sposób nie podejść do na przykład tej pszenicy, do tego zboża, znaczy dochodzi do mąki, tak? Żeby wyprodukować tyle mąki, żeby potem tylko delikatnie uzupełniać. Żeby nie musieć się przejmować, wiecie, żeby raz zrobić grubą akcję. Dobra, już do 100% nie będę zapełniał, bo to bez sensu. Żeby, wiecie, raz zrobić grubą akcję. A tak się zastanawiam. Musimy zerknąć, widzowie, o. Musimy zerknąć w jedno miejsce. Teraz zróbmy analizę. Bo ja już tak, wiecie, troszeczkę tak biznesowo do tego podchodzę, nie? Tylko zaraz mi się kombajny pomylą, znając życie. Ale nie, one się różnią akurat. Wizualnie one widać, który jest do winogron, który jest do oliwek, to akurat widać. Więc tutaj z tym jakby nie ma problemu, nie? O to się jakoś tam nie martwię. Zaraz zerkniemy. Tylko chcę to rozładować. Czyli tak te 4000 litrów się mieści w jednym tym kombajnie. Dobra, super. I widzicie, i silos. A silo, z tego co pamiętam, ma pojemność 5000 litrów, także no 5 milionów litrów, przepraszam, także nie ma opcji, żebym... czy, oj, ale brzydkie te oliwki. No nie, no tutaj ta animacja słaba, widzowie. W wielu rzeczach tak ładnie zrobili animacja. Ale dobra, już wam mówię, o co mi chodzi. Już patrzcie, bo jakby łatwiej będzie wam zrozumieć mój tok myślenia, o czym ja do was teraz, widzowie, rozmawiam. I oczywiście nie dziwcie się, no mamy zapełnione meblami, na razie no nie miałem kiedy sprzedać. Ale zrobiłem to też celowo, bo ta kasa idzie nam szybko. Tu wiadomo, będziemy tworzyli za pomocą naszych owieczek. Później też będzie trzeba zasiać bawełnę, żeby była. Natomiast tak, mamy pierwszą fabrykę z takimi cukierkami, nie? No to praktycznie czego nam tu najbardziej brakuje, jak widzicie, do produkcji tych cukierków? No to tutaj akurat jest cukier, którego, powiem szczerze, nie dostarczyłem, bo mam go w nadwyżce w cukrowni. Natomiast nawet nie wiem, czy przypadkiem nie robiłem dystrybucji z cukrowni. Trzeba zobaczyć. Natomiast miód, no nie dostarczyłem, no bo widzicie, jestem zabiegany, nie? Natomiast miodu, o miód się akurat nie martwię, miodu mamy taką nadwyżkę, że wszędzie, gdzie będziemy chcieli, ten miód dostarczymy. O truskawki się nie martwię, a truskawki chyba ustawiłem na dystrybucję, żeby już naprawdę, słuchajcie, te prace sobie uprościć. Tutaj jeśli chodzi o fabrykę tych ciasteczek, zresztą to jest niesamowity biznes na tych ciasteczkach, to zobaczycie w którymś z następnych odcinków, bo tutaj to miliony polecą jak... No, po prostu to jest chyba jedno, no nie ma nic bardziej dochodowego niż te ciasteczka póki co. Natomiast od razu wam się przyznaję, widzowie, że tą mąkę to nie mam jako z tej pszenicy, którą ostatnio kosiłem, tylko tą mąkę po prostu kupowałem.
bo miałem już tyle kasy i że wiecie. No i tak samo kupowałem owiec i tak samo kupowałem rodzynki. No i tutaj właśnie sobie sprawdzimy, jeżeli ja bym chciał kupić, nie wiem, 10 tysięcy litrów rodzynek, no to bym zapłacił niecałe 100 tysięcy. Tylko wiecie, tu też jest tak, że za te ciastka płacą naprawdę fortunę. Bo za te ciastka, których mamy tutaj też w nadmiarze wszystkich, płacą chyba 50 tysięcy euro za 1000 litrów. Także jest to chyba w tej chwili najdroższa rzecz. O właśnie, burak cukrowy. No właśnie, nie mamy nawet cukru. Widzicie, mam cukier jako dystrybucję, ale znowu burak. Czyli to znów się jakby kółko zamyka. Na chwilę się skupiłem na czymś innym, czyli tam na krowach. Nie zebrałem buraków cukrowych, tak? Nie dostarczyłem dobrego zapasu i jakby cierpimy na zapas, na brak cukru. I widzowie, to będzie bardzo trudne, wam powiem szczerze, doprowadzić do sytuacji, w której gospodarstwo ma być samowystarczalne. To znaczy, że wszystkie składniki dostarczamy tylko my bez kupowania. Ja do tego dążę, ale to będzie trudne. I to będzie trzeba mocno, mocno to rozegrać. Przy czym tą cukrownię mogę wybudować w dowolnym miejscu, gdzie sobie tylko zapragnę, zrobić dystrybucję dla cukru, żeby nie wozić. I to nie będzie problemu, to może być na drugim końcu mapy. Zatrudniać pracowników, żeby mi kosili tylko te buraki cukrowe, ja tylko ich rozładuję. To akurat się da zrobić. No to się da zrobić. Jeśli chodzi o szklarnię, no to... Aha, bo dystrybucja, widzicie? W szklarni też mi się udało. Na truskawki i na pomidory zrobiłem dystrybucję. Także mocno, mocno poszedłem w tym kierunku, nie? No tutaj miałem soję i owiec miałem kupione, no a skoro się skończyły, to już mówię, nie, teraz już nie kupujemy, teraz już nasze własne, jeżeli już, to nasze własne wyprodukujemy. No i też, jak widzicie, brakuje cukru, nie? Także widzicie, no niby wzięliśmy się za mąkę, żeby uzupełnić mąkę, a tak naprawdę już nam konkretnie tutaj brakuje cukru. Ja to ogarnę, to akurat wiem, jak ogarnąć, tylko jest to taki moment, w którym to człowiekowi, słuchajcie, pokazuje, jak dużo pracy ma rolnik. Nie? Jak dużo pracy ma rolnik. Tutaj, moi drodzy, czekolada chyba jest dostarczana samoistnie z którejś mleczarni. To zresztą zaraz zobaczymy. Miód, no nie możemy zrobić, nie mamy wyjścia. No miód musiałem sam dowieźć, nie? Także miód sam dowoziłem. I ten miód, który tu mamy, to jest faktycznie już z naszej... Aha, tutaj już naszej pasieki nie jest, bo już nie dowiozł. Tutaj też chyba był. Mieliśmy bardzo dużo. No i właśnie, mamy, moi drodzy, z winogron niejako soczek. Soczek nam się na razie produkuje z pomidorów, no a z winogron no nie ma opcji, no bo nie mamy ten. Natomiast 15, powiedzmy, winogron, 15 wody to 13. Aha, czyli troszkę nam zbije, czyli jeśli dostarczymy 100 tysięcy litrów winogron, no to nie będziemy mieli 100 tysięcy litrów soku, tylko gdzieś tak no 90 parę może. Okej. Okay. Tu widzicie, mąkę też kupowałem. Truskawki mamy, dlatego że one gdzieś tam dystrybucję zrobiłem, ale nie to chciałem wam pokazywać. Chcieliśmy w ogóle wejść, słuchajcie. O, tu jest ta pszenica, tylko że ona już mąkę nam wytwarza. Widzicie, tu już mamy mąkę. I nie wiem, czy przypadkiem tego nie ustawić jako na dystrybucję. Tylko że jak to zrobimy, to nam się pszenica do zera wyzeruje. Nie wiem, czy tak chcę. Zobaczymy. O, widzicie, tu na przykład mąki w pizzerii brakuje, pomidory są dostarczane automatycznie, więc spoko. Oliwa z oliwek była kupowana, więc jakby oliwa z oliwek by nam się przydała, ale nie mamy punktu, który produkuje tą oliwę z oliwek. O, tu mamy. 1:1 jest. Aha, czyli rodzynki to jest 1:1, widzowie. Z winogronami. Także to nie będzie problemu. No, gorzej wygląda z sokiem, no ale to jest oczywiste. Nie wiem, gdzie nam były rodzynki potrzebne. Jakby nie pamiętam, w którym punkcie. Gdzieś tutaj rodzynki były potrzebne. Chyba w któryś tych... jak mam być szczery, to albo w lodziarni były rodzynki potrzebne, albo w którymś torcie. Tu w tym nie. A, tutaj były potrzebne. Okej, okay, tylko tutaj oczywiście te rodzynki miałem kupione. Ja, słuchajcie, fortunę na te rodzynki wydałem. To się od razu wam
widzowie jakby no przyznaje, nie? Tutaj jest, tu poszła fortuna na te rzeczy, czyli kupiłem mąkę, kupiłem owiec, kupiłem rodzynki, więc przypuszczam, że nawet jak sprzedamy, słuchajcie, za ogromne pieniądze te ciasteczka, co będzie w którymś z następnych odcinków, to i tak tą fortunę, no tak wyjdziemy na zero. Natomiast chciałem właśnie zobaczyć i żeby wam, moi drodzy, pokazać jedną rzecz. Nie? Bo od tego tutaj jakby wchodzimy. No wiadomo, winogron nie będziemy sprzedawali, wiecie dlaczego, nie muszę tłumaczyć. Samych oliwek, kochani moi drodzy, też nie będziemy sprzedawali, bo jak widzicie, to się kompletnie nie opłaca. Nie? I tutaj chyba jesteście zgodni, no bo to jest nawet nie jest 2000, to się nie opłaca. Natomiast lećmy dalej i tutaj będzie dla nas podpowiedź. Ja już mniej więcej czuję, jak to może być. Nie sprawdzałem. Sprawdzam to pierwszy raz z wami. To się od razu przyznaję. Oliwa z oliwek. Zobaczcie, jeśli będziemy przerabiali już te oliwki na oliwę z oliwek, to zobaczcie, że cena już jest, no myślę, że przyzwoita, no bo nawet 6000 tam... 600, jak dobrze widzę. Także cena spoczko. Rodzynki, no cena może być. Nie jest to, myślę, nic super, ale jak widzicie, no możemy wybudować fabrykę płatków zbożowych, której nie posiadam i właśnie ja już mam powoli mątlik w głowie, gdzie te fabryki budować. Jak mam być szczery. Chyba, że ograniczymy liczbę tych fabryk, nie wiem, ja to muszę jakoś rozplanować i to już raczej zrobię, widzowie, poza odcinkiem, bo fabryki płatków zbożowych nie posiadam, a być powinna i też powinienem to jakoś naprawdę fajnie wszystko zaplanować. Także będę musiał tamtą część, gdzie są owieczki, jeszcze raz zaplanować, przebudować, bo będzie kiepsko. No i stok z winogron generalnie, no jak widzicie, no te 5000 też całkiem spoko, nie? Też całkiem spoko, czyli po to zbieramy winogrona, po to zbieramy oliwki, żeby za ten minimum prawie 6000 sprzedać albo sok z winogron, albo rodzynki. Chociaż rodzynki, jak widzicie, się gorzej opłacają, ale z kolei rodzynki są 1 do 1 wytwarzane i to też jest ważna informacja w przypadku różnicy ceny. Czy coś tu jeszcze, widzowie, mamy, co mnie by interesowało? Chyba nie. O właśnie. To chciałem wam pokazać te ciasteczka. Same w sobie, słuchajcie, ciasteczka. No to zobaczcie. 10 tysięcy za ciasteczka. Przy czym mamy coś takiego jak pak ciasteczek. Widzowie. 88 tysięcy euro za 1000 litrów ciasteczek tych. Nie wiem, czemu tu jest napisane, że 0 litrów. Nie wiem, może dlatego, że mam kilka budynków. Nie mam pojęcia. Raczej powinno być napisane więcej. Tu mamy jeszcze jakieś kremowe, ale tego jeszcze, jak widzicie, nie mamy punktów skupu. Także się pogubiłem w tym momencie, powiem wam szczerze, bo tyle tego wszystkiego jest. Ja nie będę wam tego absolutnie, widzowie... O, tutaj mamy chyba jeszcze jakiś majonez czy coś. Ja nie będę wam, widzowie, kłamał, ale jest tyle tych produktów, naprawdę tyle tych produktów, że ja już zaczynam się tym gubić. Zobaczcie, lody 8600, mamy fabryki lodów, dwie. Tutaj sok z winogron, ale jak widzicie, nie posiadamy punktu skupu, także będę musiał też to przejrzeć już poza odcinkiem i chyba sobie to rozpisać, jaki produkt, żeby był punkt skupu na to. I chyba w tą wełnę nie będziemy aż tak grubo szli. No bo ja już po prostu nie ogarnę, nie? Już jest za dużo tego. Majonez też tutaj jest, ale nie wiemy, gdzie się sprzedaje. Mamy, moi drodzy, jeszcze pizzę. No to zobaczcie. 9 tysięcy, 7 tysięcy, 8 tysięcy, 7 tysięcy. Za 100 litrów pizzy. Gdzie pizzerię mamy? Chyba 4, jeśli dobrze pamiętam. Także rozumiecie, dlaczego ja jednak tą mąkę kupowałem, nie? Nie przeliczałem absolutnie, jak to mi obniżyło zarobki, bo po prostu nie, bo to nie widzę w tym sensu. No i mamy, widzowie, jeszcze te takie tutaj jakieś cukierki, ale nie wiem, dlaczego nie ma punktu skupu. Widocznie nie postawiłem, zapomniałem. Także tyle tego jest, że ja się w tym momencie, moi drodzy, już zaczynam gubić i chyba mi się nie dziwicie, bo
Na przykładzie winogron wiemy, że możemy winogrona na pewno przetwarzać na sok z winogron i do tego będziemy dążyli i możemy przetwarzać na rodzynki. I w tym momencie obie opcje według mnie są porównywalne cenowo, mimo że jest tutaj, nie wiem, 5500, a tu jest tam 4700, no nie, też jest 5000. To ta cena według mnie jest podobna, dlatego że rodzynki robicie 1:1, a żeby stworzyć sok z winogron, no to tam widzicie, że jest inna proporcja, więc tak to wygląda. W sumie rodzynki będą nam chyba do czegoś potrzebne jeszcze. I tu więcej soku z winogron nie, ale bardziej bym chciał też robić oliwę z oliwek. Chociaż wam powiem szczerze, że ciągnąć tyle srok za jeden ogon jest trudno, bo mamy meble, gdzie się też, no teraz mamy jakby, no nie czas na sprzedaż mebli, bo meble w szczytowej formie w lipcu kosztują 6600, jak dobrze pamiętam. Natomiast sami widzicie, ile tego jest, nie? Sami widzicie, ile tego jest. Ja się w tym po prostu jakby zaczynam gubić, żeby wszystko ogarniać, bo i nie wiem, czy kolejne na przykład jakieś fabryki chcę wybudować. Czekajcie, może podejdziemy tam. Ja mówię wam całkowicie szczerze, widzowie, jakby no te winogrona dobra, dla przyjemności sobie zbiorę. No ale zobaczcie, mamy tutaj te owce i tu pobudowałem jakieś fabryki, nie wiem, jakaś fabryka ubrań, chociaż nie znalazłem ceny ubrań, nie wiem dlaczego nie ma. Właśnie tego szukałem, widzowie. Czy ja jestem jakoś, nie wiem, ślepy, nie widzę? Szukałem fabryki ubrań, ale tu jakiś, nie wiem, dżem, coś. No przecież mówię, tu mamy tyle, widzowie, rzeczy, że jakby dla mnie tego już jest za dużo, nie? I oczywiście robimy to, żeby odcinki były ciekawe. Ja jakby robię po części w formie wyzwań, tak? I badania czegoś nowego, ale powiem wam, że kiedy skupiamy się na czymś nowym, dbanie jeszcze o coś, co już mamy zbudowane, nie, tu tkaniny są. Aha, są ubrania, dobrze. Zobaczcie, no to jakby ubrania się opłacają, tak? Ubrania 21 tysięcy. Więc w tym momencie te winogrona, sami rozumiecie, nie? Że winogrona za 6, ubrania za 21. No to wiadomo, że lepiej skupić się na owieczkach, na ubraniach, czyli tkaniny ubrania, bo w ten deseń mamy pójść, żeby z tkanin były ubrania. Czyli lepiej iść w ubrania, lepiej iść w no meble, no i tak już siłą rzeczy. Lepiej iść w te ciastka, tak? Lub lody, które też nie są chyba jakoś super tanie. Albo to mleko, słuchajcie, zwykłe. Zobaczcie, 7000, zwykłe mleko, 1:1. Fakt, że nie wiem, dlaczego jest napisane bottle of milk, bo to nie jest mleko w butelce, ono jest w kartoniku, ale to już tam sobie podarujmy. I zobaczcie, czyli te produkty stricte mleczne, tak? Tutaj ceny nie mamy, nie wiemy, jaka jest cena, bo nie ma punktu sprzedaży. Zobaczcie, pizza. Więc czy my musimy w temat winogron iść? No ja się mocno zastanowię, bo tak jak mówię, no niech sobie te winogrona tutaj już rosną bardziej dla ozdoby. Ja zbiorę je, no bo wiadomo, nie będziemy tych zbiorów marnować. Czy wszystko przyjadę? Myślę, że tak. Wieczorkiem sobie spokojnie usiądę, coś tam będę sobie słuchał i będzie sobie jechał ten kombajn. Więc to od razu wam powiem, że tak i jak najbardziej wam pokażę. Natomiast co do tych fabryk, no to będę musiał się mocno zastanowić i to teraz mnie mocno naszło, bo zobaczcie, tu mamy fabrykę soków, czyli soki pomidorowe, soki z winogron, tak? Czyli teoretycznie ta fabryka mi nie jest do niczego potrzebna, bo nie wiem, czy chcę te soki, nie? Tutaj mamy fabrykę ubrań, no i tu jedna, druga, wiadomo, no bez dwóch zdań są potrzebne. W ogóle muszę wyburzyć, słuchajcie, wywalić te wszystkie drzewa. Przyznam wam się, widzowie, a to dlatego, że jak tu jadę, to mi zasłaniają i nie widzę ciężarówki. No także zobaczcie, niby to fajnie zrobiłem, niby jakaś koncepcja była, ale jedno do wywalenia będzie, czyli będzie właśnie ta fabryka soków. Później tu mamy co? No to jest chyba ta przędzalnia, no która robi tkaniny. No akurat tkaniny nam są do fabryki ubrań
potrzebne. Więc to wszystko, co związane z owieczkami, no to tematu nie ruszamy. Przy czym ja myślę, że mógłbym to teraz też jakoś tutaj... Tak myślę, że widzowie, mógłbym to tak zbudować, żeby zyskać trochę tu więcej miejsca. Bo jakby nie wiem, po co tu tyle miejsca zostawiłem. Teraz nie rozumiem tego. No i tu mamy przetwórnia winogron. No i właśnie, zobaczcie, mamy jedna przetwórnia, druga, trzecia. Widzowie, mamy trzy przetwórnie winogron. I absolutnie dwie z tego wywalimy od razu. To zrobię przy was. Jakby pytanie jest bardzo proste, widzowie, tak? Po co nam te przetwórnie winogron? No załóżmy, że te wywalimy. Skoro my, no rodzynki, no niby chcemy, ale tak wiecie. No niby chcemy te rodzynki. No dobra, na razie wszystkie usuniemy. No niby chcemy te rodzynki, może chcemy ten sok z winogron, ale to tak przy okazji, nie? Że raczej byśmy się tutaj na owieczkach skupiali. I tu bym się zastanowił wtedy, czy troszeczkę, bo tutaj oczywiście, zobaczcie, wam tutaj niatko zdradzę, tu normalnie szła fabrycznie ulica. Droga, patrzcie, gdzie ona szła. Tu. Tu szła ulica. Stwierdziłem, że skoro i tak nikt nie jeździ, zaraz tu nawet bramę wstawię. Także wywalę te drzewa i nie wiem, czy przypadkiem troszeczkę... nie wiem, czy więcej albo większych pastwisk bym nie postawił do owieczek, żeby mieć więcej tej wełny. Bo zobaczcie, tu tylko jedna paleta stoi wszędzie. Jedna paleta wełny, no to też nie ma szału. Albo bym sobie kupił takie pastwiska, na których nie trzeba na przykład wody dostarczać. Bo zobaczcie, tu mam ciężarówkę, którą wodę wożę. No bo mi się nie chciało takimi małymi baniakami napełniać. Stwierdziłem, że będę woził to. I tak, żeby się nie myliło z moim manem, to kupiłem mana żółtego. Tu mam ciągnik, którym wożę... Tutaj mam chyba trawę, jak dobrze pamiętam. Miałem trawę skoszoną, słuchajcie, załadowałem. Trawy od groma i trochę. Także nie wiem, czy tu nie pójdę bardziej w ten temat. Tylko to też będę musiał się dobrze zastanowić, jak kwestia tych przędzalni się ma do tego. No i na pewno ta fabryka soków mi nie jest w tym momencie, widzowie, do niczego potrzebna. Mimo, że tam się sok pomidorowy... dostałem 140 tysięcy za ten sok pomidorowy. No dobrze, zwróciło się. Także ta fabryka tych soków nie jest mi potrzebna. I w tym momencie dwie fabryki ubrań myślę, że będą spoko, bo na ubraniach jest biznes. Przędzalnia, żeby materiały robiła, ale to tak naprawdę, widzowie, myślę, że powinienem to zrobić troszeczkę inaczej, żeby uczyć się na błędach. I tutaj wam się przyznaję. Wiecie, jak to jest najlepiej teraz zrobić, bo ja to tak się przekonałem na podstawie chociażby tych mleczarni. Z mleczarniami było dokładnie to samo. Później dobudowywałem budynki, żeby to mleko wykorzystać, a potem się okazało, że to mleko i tak mam w jakichś dziwnych nadwyżkach. Powiem wam jedno. Ja bym zrobił tak, że zacząłbym od jednej fabryki ubrań i jednej przędzalni. I zobaczyć, ile ta przędzalnia będzie produkowała, no bo to dopiero w praktyce się przekonamy, ile będzie produkowała tych tkanin, które to tkaniny jak bardzo będą potrzebne tutaj w tej fabryce ciuchów. Czyli takie coś bym, widzowie, zrobił. W tym momencie my na szczęście w żadnych budynkach nie ma żadnych jakby tam surowców czy składników, tak? Bo no nie miało prawa być. I w tym momencie tą sobie wybudujemy bliżej tam drogi. I tutaj ja się zajmę po odcinku bardziej projektowaniem i bardziej, słuchajcie, chciałbym w ten temat pójść, tak czuję. Wywalić te drzewa, jakoś to postarać się przemyśleć, jak to zrobić. Mam pewien pomysł, na razie szalony, ale to może zobaczycie w następnym odcinku. Bardzo głupi pomysł mi wpadł teraz do głowy, ale może i dobry. I chciałbym tutaj jakoś fajne pastwiska dla owiec. Może te większe, tylko muszę popatrzeć, jakie są pastwiska dla owiec, żeby też ta woda była dostarczana jakby automatycznie, nie? Żeby nie trzeba było wody dostarczać. Także widzowie, myślę, że tym akcentem na dzisiaj sobie skończymy. Jakby, no wiadomo, że zbiorę winogrona, pokażę wam wynik. Natomiast jakby w trakcie i w praktyce to nie chodzi o to, że wydałem, wiecie, kasę na maszyny czy ten na oliwki. Oliwki jak najbardziej, bo oliwa z oliwek będzie nam potrzebna, szczególnie do pizzy, tak? Ale tak się zacząłem zastanawiać poważnie nad tymi winogronami i raczej one... Czyli możliwe, że one będą miały tutaj funkcję po prostu ozdobną. Bo dosyć ładnie wyglądają.
to niech mają sobie po prostu funkcję ozdobną. Tak, przy mojej hacjendzie. Oliwki też spoko, bo fajne drzewka. I luzik. A tutaj skupimy się na owieczkach. No i zobaczymy, co tam dalej się wymyśli. Także w zasadzie to tyle, widzowie, jeśli chodzi o ten konkretny odcinek. Ja już mam pewien pomysł i zaczynam go za chwileczkę realizować. Będzie tu wszystko przebudowane, zresztą też na waszych oczach, jak widzicie, wiele już się zmieniło, a zmieni się jeszcze więcej, bo będę starał się to jakoś w miarę precyzyjnie wszystko zrobić. I zastanowię się, czy tutaj tego terenu tutaj sobie nie przywłaszczyć kawałka na jakąś fabrykę ubrań jedną. Trochę kijowo by tu się wjeżdżało, ale z drugiej strony zobaczcie, tam już jest ten koniec tego, to tu bym mógł jakieś budynki postawić, a tu bym sobie tylko na wprost przejeżdżał. To cwany Juken, nie? Ciekawe, czy mógłbym coś postawić, ale to bym... Aha, dalej już się nawet nie da iść. Okej, czyli ja tutaj mogę maksymalnie do tej części. Dobra, przemyślimy, widzowie, zobaczymy. To stoi tak, jak stoi, ponieważ miało zakryć pewien punkt. Bo tutaj też taki budynek stał i jego pozostałości możecie może gdzieś zobaczyć, może nie. O, widzicie, na przykład antena satelitarna, druga antena, a tak się przynajmniej w budynek wkomponowało, nie? Ale konewki już się nie da usunąć, ukryć, po prostu ukryjesz, a za chwilę się pojawia. O, a tutaj kolejny budynek, kolejne elementy ukrywa. Nie wiem, musiałbym chyba górkę zrobić, ale tego nie jestem w stanie nawet, słuchajcie, tutaj usunąć. Tego się niestety nie usuwa. Kibel na śmieci mogę, ale i tak się pojawi, więc wiecie. No, także tutaj się owieczkami będę zajmował. Jakoś takie mam po prostu przeczucie, intuicję, żeby iść w ten temat. Winogrona pozbieram, bo pozbieram, tylko też zobaczcie, ile mnie czeka pracy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, pięć? Sześć. Sześć rządków pozbierałem winogron. No, część było właśnie na tym odcinku, który się nie nagrał, a zostało mi tutaj jeszcze tych długich, tych najdłuższych. Zobaczcie, ile rządków. Ja nawet nie liczę. Więc to tylko przy jakiejś herbatce, kawce, czy tam, nie wiem, nawet browarku mogę sobie jechać i to zbierać. Została mi jeszcze masa oliwek, ale jak już mamy, to już pozbieramy. Ale uwierzcie mi, na pewno nie będę jeździł tu żadnym mulczerem, bo to się nie opłaca. Nie będę żadnego nawożenia robił, bo to nie ma sensu. I tak samo nie będę jeździł tym czymś do ścinania, tym sekatorem, czy czymkolwiek, bo ja tu nie widzę, żeby cokolwiek tu było ścięte. Przejechałem i zostawię. Jak urosną, to urosną. Wiecie, no ja na ogrodzie mam winogrona, tam raczej nie przycinam. Jak już to te nowe pędy czasami się przecina, żeby za wysoko nie rosły i tyle. Zanim ten. I jakby, no. Nie będę się tu bawił w jakieś, no. To ja już wolę, naprawdę, widzowie, w którymś z następnym odcinków tutaj mówiliśmy, że to naprzeciwko niby. Było tutaj chyba. Naprzeciwko za torami. Ops. O, ale przeskoczyłem. No i tu jest, o, tu nawet sobie rośnie, słuchajcie, pszenica akurat, zbieg okoliczności. I któreś tutaj gdzieś takie duże pola były. To już wolę naprawdę, widzowie, zająć się tą pszenicą, żeby ona nam ładnie tutaj dawała plony. Nie wiem, czy to przypadkiem nie było to takie wielkie pole. Gdzieś tam na mapie patrzyłem, ale nie, te są małe, te są małe. To tutaj na pewno nie. Dobra, to już tam będziemy sobie patrzeć. Szkoda, że nie da się, mówię, jakby ja bym bardzo chciał, widzowie, zrobić taką sytuację, że... gdzie ja wyszedłem? Aha, bo tu jest jeszcze droga jakaś, dobra. Jedzie sobie pociąg. Ciekawe, czy na niego można wskoczyć? Można, no ale co z tego, że można jak... Zobaczmy, gdzie ten pociąg pojedzie. Zawsze mnie to zastanawiało. Aha, już dalej nie pobiegnę, no to... No to tyle z mojego patrzenia, gdzie pociąg pojedzie. No tak, zapomniałem, że już mamy granicę tutaj. No, praktycznie do granicy jesteśmy. No ładnie to wygląda, te oliwki, te winogrona. No nie można powiedzieć, bo to naprawdę fajnie wygląda, ale jak widzicie, bardziej to pełni w tym momencie funkcję. Jak do nikogo? Należy do nikogo. No i jak? Przecież to jest mój teren. Halo, widzowie. Jak należy do nikogo? To ja, a, bo może wsadziłem za polem kawałek. Tak by wychodziło, nie?
No dla ciebie, no oczywiście, że do mnie. To co mi gadasz, że do nikogo? A, to tutaj może, tu chyba na linii, słuchajcie, ten. Widzicie? Na linii przy tym. Za blisko do torów podjechałem. A dobra, tam niech sobie będą. To komu oliwki przeszkadzają? No, także tym dzyndzlem na pewno nie będę jeździł, bo jak skoro to nie ścina, nie chce mi się, tu za dużo jest tych winogron, a argument mój jest taki, że to nie jest coś, co by się opłacało. Oliwki jeszcze spoko. Troszkę tych rodzynek też spoko, ale raczej tutaj pójdziemy w temat ubrań, pójdziemy w temat tych ciasteczek, czyli właśnie będzie nam mąka potrzebna, tam coś jeszcze. Zobaczymy temat słoneczników, także jeszcze wiele przed nami w następnych odcinkach. Drogi widzu, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem. A jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to również będzie mi miło, jeśli zaczniesz go subskrybować, by nie przegapić odcinków. No i będziemy pewnie lecieli za niedługo już z nową serią, której będziemy może na innej mapie zaczynali, na trudnym poziomie, bo myślę, że jestem na to gotów, aby spróbować swoich sił na poziomie trudnym. I zobaczymy. A tutaj chyba jest fabryka ubrań. Aha, to jest moja, dobra. Ja myślałem, że ona jest po drugiej stronie ulicy, a tutaj po drugiej stronie jest ten sklep cały. O, tu. Dobra, bo już myślałem, słuchajcie, widzowie, dobra. Dobra. Okej, to ja się biorę za owce. Czyli mój temat jest z owcami taki, że chcę, żeby nie dostarczać im wody, żeby chociaż pokarm tylko. No i żeby było troszeczkę więcej tych owiec. Przynajmniej no, w tych zagrodach, żeby jak najwięcej tej wełny, a to nie wiem, co z tymi lampami. Chyba na budynku rosły, były zbudowane. No widzicie, no cały teren jest do przerobienia, tak jak mówiłem. Ale to wolę się tym zająć, bo z tego będzie jakaś namacalna rzecz. I wy też się przekonacie, widzowie, w następnych odcinkach, jak zacznę sprzedawać te ubrania, później też te ciasteczka, to zobaczycie, jakie z tego naprawdę są pieniądze. Także to tyle z mojej strony. Trzymaj się, drogi widzu. Życzę ci wspaniałego wieczoru czy dnia, w zależności kiedy ten filmik oglądasz, a być może wspaniałej nocy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!